Cześć wszystkim, z tej strony Sylwia Narysuje. Pokażę Wam dzisiaj, jak narysowałam Forda Mustanga z 1969 roku. Ten rysunek wykonałam w październiku 2020 roku na formacie A3, a jego narysowanie zajęło mi około 11 godzin. Ogólnie uwielbiam stare Mustangi i samochody o podobnej linii, a do narysowania tego konkretnego rysunku zainspirowała mnie grafika, na którą kiedyś natknęłam się w internecie jeszcze za czasów, zanim zajmowałam się rysowaniem na poważnie. Jednak cały czas o niej pamiętałam, to chyba w ogóle była moja tapeta na pulpit i po prostu zawsze chciałam to narysować. Jako ciekawostkę powiem Wam, że ten rysunek rysowałam dwa razy. Za pierwszym razem na formacie A4, 8 miesięcy wcześniej. Ale bardzo chciałam go mieć na większym formacie i postanowiłam go narysować drugi raz. Po 8 miesiącach chciałam też zobaczyć swoje rysunkowe postępy, ale tak nie mogłam się ich doczekać, jednak z perspektywy czasu uważam, że te 8 miesięcy wtedy to była zbyt krótka odległość czasu, bo wciąż byłam na początku swojej drogi w rysunkach motoryzacyjnych i wyszło tak, że w zasadzie na tym pierwszym rysunku są elementy, które mi się bardziej podobają niż na drugim i na odwrót, więc kto wie, być może kiedyś narysuję go jeszcze trzeci raz. Jeszcze dodam, że narysowanie na formacie A4 tego Mustanga mi zajęło 10 godzin, więc tylko godzinę krócej niż na tym dużym formacie, a to wynika z tego, że no, za pierwszym razem kombinowałam jeszcze więcej, jak coś narysować, bo wszystko było dla mnie nowością. Mieszałam przeróżne narzędzia, kredki różnych firm po to, żeby osiągnąć to, co widać. No, za drugim razem było łatwiej, wiedziałam więcej, ale to wciąż nie było to, co na dzień dzisiejszy. Jeszcze raz pokazuję dwa obok siebie. Wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam, dziękuję za obejrzenie. Wpadajcie też na mojego Facebooka i Instagrama po więcej. Będzie mi też miło, jeśli pozostawicie tutaj po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, łapki w górę, no chyba, że się nie podobało, to w dół, dzwoneczka i subskrypcji. Wbijajcie zwłaszcza suby, bo jeszcze tylko 950 do 1000. I co? Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa!